Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Oto czas świata, który zapyta każdego czyniącego, co stoi za jego bądź za jej, a dokładnie mówiąc, za Twoją mocą. Co jest tym Twoim powodem, przyczyną, imperatywem wewnętrznym? Innymi słowy, co stoi u przyczyny każdego z Twoich zaklęć, każdej z Twoich intencji? Oto czas, gdy jesteśmy bardzo bezpośrednio legitymowani wedle powodów. Co to oznacza? To oznacza, że dla niektórych pojawić może się więcej wątpliwości, dla innych pojawić może się więcej okazji, gdy potwierdzą swoją skuteczność, gdy jeszcze raz potwierdzą swoim słowem, swoim życiem, czego chcą. I dokładnie ta grupa ludzi w wyniku energii, które otworzyły się w świecie, w tym korytarzu zaćmień, po prostu otrzyma. Natomiast cała reszta osób, te osoby, które są w jakiś sposób przyzwyczajone do narzekania, które spędzają czas o ważnych dla siebie rzeczach, ale w tej energii o niższej konsystencji, takie osoby mogą poczuć, że po prostu się od tematu oddalają. I oczywiście będzie to związane z naturalnym wyborem, którego dokonują zachowaniem. Oto ważne, żeby nie tylko wszechświat postąpił za Twoim słowem, ale na samym początku przede wszystkim Ty. Czyli w tym czasie świata, w energiach, które ta pełnia uruchomiła, warto, żeby każdy czyniący zdał sobie sprawę z tego, które ze swoich intencji, wpływów energii zasila całym życiem w danym momencie, które uważa za najbardziej pilne, które są właśnie tym, na czym chce się skupić, w co chce zainwestować całość magii, a co na przykład może zaczekać, albo nie ma takiego priorytetu, bo to jest czas, kiedy dokładnie z tych naszych wyborów, tak jak wedle wyborów ogrodnika, to, co zasiejemy, to zbierzemy. Czyli jeżeli będziemy siedzieć i zastanawiać się, czy pomidory, czy ogórki, to nadal za 3 miesiące nie będziemy mieli po prostu nic, bo ten wybór zostanie niepodjęty. Oto czas, w którym warto sobie zauważyć, każdy osobiście, że ta nasza moc decyzji, o której nam się właściwie nie mówi, lub bardzo rzadko się mówi, to jest właśnie moc, którą my układamy świat, którą my sprawiamy, że ten świat jest taki lub inny. I dzięki decyzjom, które podejmiemy na początku tego roku, czyli dokładnie teraz, na rozpędzie astrologicznym, teraz w przechodzeniu w nowy dom, w dom bliźniąt, już całkiem niedługo można powiedzieć, no to teraz liczy się dla nas, żebyśmy dogadali się ze sobą, póki ten Merkury jeszcze się cofa, póki nam wszystkie lampy kieruje na nasze własne wnętrze, żebyśmy zwrócili uwagę na to, o co nam chodzi wewnętrznie, kiedy już przestaniemy słyszeć te pytania od ludzi, kiedy już przestaniemy sami zwracać uwagę na ludzkie opinie, no to co znajdziemy w swoim wnętrzu? Jeżeli znajdziemy ten swój wewnętrzny, najgłębszy motyw i mało tego, jeżeli wesprzemy ten motyw, jeżeli pojawi się w nas takie całożyciowe sprzyjanie, takie potwierdzenie tego właśnie motywu, to jest ten moment, kiedy nie tylko cała magia, ale cała sztuka, całe dokonanie człowieka staje po prostu po stronie tego kierunku. To tak jakbyście trafili do domu po, no nie wiem, kilku tomach Odysei włóczenia się po innych lądach. Jakbyście wrócili do czegoś bardzo, bardzo swojego. To się łączy z takim odnalezieniem siebie i ten czas dokładnie został uruchomiony. I teraz uwaga, najczęściej, gdy ludzie znajdują siebie, to muszą przestać w naturalny sposób
koordynować się nad, co o sobie myśleli wcześniej. Czyli następuje konieczność porzucenia iluzji i wszelkich poprzednich myśleń o sobie. Człowiek będzie miał jasność, z czym pracuje, co jest tym surowcem duszy, tym narzędziem duszy, żeby osiągać w tej rzeczywistości kolejne przestrzenie, pułapy, levele, żeby powiększać swoją jakość świetlistą, jakkolwiek to nazwiecie. Ale przestajemy się w tym momencie po prostu w jakiś sposób oszukiwać, nawet jeżeli ktoś miał w zwyczaju, bo jest nam to tak jasno ukazane, że tylko jest naszym wyborem, czy będziemy nad tym pracować, czy to jakoś olejemy, czy będziemy to kształtować, czy może już jesteśmy zadowoleni w 100% i absolutnie nie musimy robić niczego więcej, tylko emanować. Oto czas, kiedy większość reprezentantów gatunku ludzkiego zwróci się w takie właśnie uzupełnienie siebie. I czy to będzie kierunek uzupełnienia siebie, który się objawi braniem suplementów, czy to będzie kierunek, który pokaże człowiekowi, że jest on na przykład w niekorzystnej emocjonalnie sytuacji i ten człowiek zawalczy o siebie, czy to będzie kierunek tupnięcia nogą i zapewnienia sobie takiego minimum indywidualnego, które jest potrzebne dla danej duszy na ziemi. I nie tylko mowa o warunkach do życia, ale przede wszystkim o tym, czego ten człowiek potrzebuje, ta osoba potrzebuje, by się rozwijać. Będzie ten czas do końca czerwca właściwie dla każdego zodiaku bardzo głośny o potrzebie wewnętrznej. Przez to, że energia pełniowa przebudziła całe pasmo połączenia pomiędzy domem byka i domem skorpiona, wszystko to, co w domu skorpiona mówi o potrzebach, w domu byka mówi o tym, co myślimy, że jest naszą potrzebą, o tym, co nam się wydaje, że jest naszą potrzebą, bardziej o zachciankach, to tutaj pojawiła się taka ciekawa czasoprzestrzeń manifestacyjna, dlatego że nawet jeżeli coś nie jest Twoją głęboką potrzebą albo koniecznością, by przetrwać, to dajesz sobie w tym czasie takie wręcz gwiazdkowe, wigilijne prawo do otrzymania prezentu. Bardzo skup się na tej energii, bo jeżeli jesteś czyniącą osobą, jeżeli swoimi intencjami, swoimi metodami Ty decydujesz nie tylko o tym, jak będzie Twoja osobista rzeczywistość wyglądać, ale rzeczywistość całego świata, to wiedz o tym, że w tym czasie wielu czyniących po prostu, można powiedzieć, bierze sobie wolne, wyjeżdża na kemping albo po prostu w wyniku takiego zmieszania energetycznego po prostu klika pauzę i odstawia na chwilę swoje powinności. I właśnie ten czas jest potężny tym, że odsiewa pretendentów od ludzi, którzy naprawdę chcą kontynuować i zmieniać świat i wiedzą, że to nie jest działanie takie sporadyczne, to nie jest tylko i wyłącznie boska interwencja, gdy potrzebujesz czegoś w sposób bardzo pilny, ale to jest jak styl bycia, to jest rodzaj wyboru, który Ty podejmujesz codziennie i za tym wyborem następnie idą Twoje działania. Czyli na przykład dedykujesz swoje kroki, dedykujesz swoje energię, które tworzysz, masz świadomość tego, że na przykład sztuka, którą po sobie zostawisz w tym życiu, ma wymiar wieczny, więc starasz się robić to coraz bardziej odpowiedzialnie. Innymi słowy, rośniesz. Tym samym pokazujesz ten kierunek, no i oczywiście inspirujesz innych do tego, żeby też wzrastali. Przez bardzo wiele lat, właściwie do początku ery wodnika, mieliśmy do czynienia z takim bardzo niesprawiedliwym, nieciekawym układem sił w świecie, w którym, jak rapował niegdyś Sokół, niestety ten sam Sokół, który się szczepionkowo sprzedał, no, ale za dawnych czasów, kiedy jeszcze jego mózg funkcjonował poprawnie, to wskazywał na to, że to, co jest dobre, jest pokazane w sposób tandetny, jest pokazane tak, żeby to ośmieszyć. To, co jest zło, jest pokazane w sposób kunsztowny, w sposób misterny. Ten czas mamy już za sobą. Ten czas
to właściwie przejście pomiędzy gęstościami, wybór, czy człowiek chce w sobie, jako takie naczynie na życie, zawierać ciężkości czy lekkości, my już podjęliśmy. Ten świat, który powodowany przez dawnej gęstości siłę przeciwną, tak należy chyba powiedzieć teraz, przez siły demoniczne, przez niskie powody ludzkie, ten świat oczywiście mógł kusić, a to różnymi obietnicami, a to jakimś, no powiedzmy, niesamowitym bogactwem, czy czymkolwiek właściwie człowiek mógłby się poczuć zachęcony, ale większość z nas, właściwie mam nadzieję, że wszyscy, którzy słyszą ten przekaz, my wybraliśmy pominąć po prostu to zło i zamiast wybierać mniejsze zło albo większe zło, my po prostu wybraliśmy dobro. Mało tego, większość z nas wybrało to jako kierunek zgodny z sercem, jednakże jako kierunek wiary, jako kierunek, w którym to my sami się dowiadujemy na bieżąco, codziennie, co to znaczy. Jeżeli zgadza się to z naszym kompasem wewnętrznym, jeżeli w sercu mamy na to zielone światło z czakry serca, jeżeli mózg też twierdzi, ok, to jest to, co robimy, jeżeli czujemy duszą, że mamy całkowite wsparcie dla tego, to po prostu mamy do czynienia z rzeczą, którą warto zrobić. Chodziło o to, by człowiek jako istota ziemska, magnetyczna i elektryczna, człowiek, który jest po prostu wodnym kompozytem, zawierającym również jednostki węgla, jednostki kwarcu, żeby człowiek się zsynchronizował do nowej swojej formy, w której może odbierać bez zakłóceń, poza wszelkimi filtrami, poza iluzjami, tę tkankę życia tak bezpośrednio i żeby też mieć dzięki temu oczywiście bezpośredni wpływ. No i to się stało i dlatego też uczenie magii od 12 lat objawi Wam w tej chwili bądź w następnych tygodniach większy sens, właściwie większy plan, od początku zamierzony, całości nauki, którą z Wami tutaj prowadzę, którą kontynuuję, którą niekiedy rozszerzam o elementy zaskakujące, takie jak na przykład piosenka hip-hopowa, którą stworzyłam do bardzo przypadkowej muzyki z YouTube'a. To też fakt. Dziwne, że nie odezwali się w związku z prawami autorskimi. Niemniej jednak chodzi o to, że to jest element kreacji, element potrzebny do tego, żeby zalogować się w całej swojej na przykład przeszłości i teraźniejszości muzycznej. Czyli w takiej sztuce, w której również mam swoją aktywność. To jest jak przybicie piątki z pewnym potencjałem i oczywiście zaproszenie tego potencjału w całej mocy ze wszystkim, co przynosi do rytualnego stołu. To jest takie właściwie wniesienie czegoś na ołtarz. Przed rytuałem pełni prosiłam czyniących na grupie, żebyście sami się też jakimś fioletem zachowali, czyli po prostu jakąś wiedzą i praktyką, żebyście coś stworzyli. I czy to posiłek, czy to jakiegoś rodzaju ozdoba, czy to na przykład nawet porządek, ale taki, który harmonizuje, który wprowadza piękno, no oczywiście to jest już Wasz wybór, ale ważne jest, żeby połączyć czerwień z błękitami, żeby ten fiolet stworzyć, żeby z wiedzy i z praktyki powstała umiejętność. Za każdym razem, kiedy coś robicie, to zajęcie, to Wasze zrobienie tego właśnie tym razem dołącza do każdej sekundy Waszego życia, w każdym stanie Waszego życia, kiedy już ta czynność była przez Was dokonywana. Wy wskakujecie do tego samego basenu z wodą. Więc zobaczcie, przyjrzyjcie się sobie, ile macie czynności, które wykonujecie na przykład od początku życia albo przez znaczną większość życia i jeżeli macie taką alchemiczną świadomość, jak możecie w tych momentach sami ze sobą przypominać sobie o swojej mocy. I teraz mówię, dlaczego to ważne. To ważne w takich czasach jak właśnie czas bieżący,
którym ten przekaz do Tobie przemawiam. Oto czas, w którym wielu czyniących kwestionuje swoją moc. Wszystkie warunki, w których nasza moc się objawia, czyli jeżeli robimy to dla kogoś albo z jakiegoś zewnętrznego powodu, to te warunki są teraz kwestionowane. Bo ważne, żebyśmy zostali z odpowiedzią na pytanie po tym pływie energii, po tranzycie Plutona na wstecznym, czyli po retrogradującym Plutonie, ważne, żebyśmy sobie odpowiedzieli, czy nasza moc bez kontekstu, czyli niezwarunkowana, czyli niewymuszona okolicznościami, również jest mocą. Czy to jest po prostu reakcja obronna, czy to jest jakiś zestaw cech i umiejętności, z których jesteśmy dumni. Bo w nowym czasie świata my zachowujemy w swoim życiu tylko te elementy, z których faktycznie chcemy świadomie skorzystać, które, powiem wprost, które nam się dobrze kojarzą, które uznajemy jako swoje narzędzie i dusza bardzo świadomie będzie wybierać, na co swój czas wymieni. Więc może się okazać, że jeżeli na przykład macie za sobą 30 lat grania na skrzypcach, ale tego nienawidzicie, to nie będzie to wcale waszą mocą, nie będziecie tego angażować w żaden sposób do swojej sztuki. Oto znajdujemy się na takim, no można powiedzieć przenośnie, na takim prześwicie. I teraz, no takim właściwie przesmyku pomiędzy dwoma czasami. I już wybieramy teraz, czy mamy taki kierunek, by realizować marzenia, by coś optymalizować, by coś poprawiać, czy raczej szukamy takich okazji, żeby się zmęczyć, żeby się zmartwić. Jest też taki pomocny kierunek, pomocna wskazówka, żeby robić rzeczy nowe. Jeżeli do czegoś ciągnie nas nasza grawitacja emocjonalna, jeżeli na przykład mamy jakiś zwyczaj reagowania w jakiś określony sposób i chcemy z przyzwyczajenia tak zareagować, to zatrzymajmy się na chwilkę i sprawdźmy, czy istnieją inne opcje. I teraz uwaga, odemknijmy kolejne drzwi. Czy te opcje nam się podobają? Oto czas, gdy naprawdę nie ogranicza nas ani nie zmusza nas już nic dawnego. Oczywiście znaczna część ludzkości bardzo od tej wiadomości będzie usiłowała daleko uciec, dlatego że ludzie się czują potężni i bezpieczni, na zasadzie stabilni, tym, co już znają. Nawet swoimi doświadczeniami negatywnymi, ale czymś, co się już stało, co już jest oswojone, czego już nie zmienią, ale mogą zmienić podejście. Ludzie czują się zakorzenieni w historii, w świecie, w życiu, jeżeli mają takiego rodzaju kotwice, nawet ciężkie jak kowadła, ale jeżeli coś ich łączy z dawnością, czują, że nie są aż tak tymczasowi, jak niekiedy podpowiada im dusza. Chodzi o to, że oczywiście jesteśmy tu, by rosnąć w wieczności, ale nasza forma, forma człowiecza, forma wodna, w którą wezbraliśmy, by kontynuować w życiu tworzenie świata, jest formą obecności dosyć tymczasową. W warunkach ziemskich, w warunkach czasu i przestrzeni, to po prostu nasza okazja, nasza szansa do tego, żeby reagować, do tego, żeby się zachowywać, żeby podejmować decyzje po prostu. Ale jest tutaj pewnego rodzaju haczyk, bardzo ciekawy haczyk. Mianowicie każdy z nas, wcielając się w życie, w ziemski czas, w jakiejś rodzinie, ubierając się w komórki ludzkiego, człowieczego organizmu, z jakiejś ludzkiej kobiety i z jakiegoś ludzkiego mężczyzny, z tego impulsu, każdy już wtedy na tej zasadzie wybrał pewnego rodzaju ścieżkę, surowiec enzymatyczny, molekularny, z którego się składa. Tym samym wybrał tradycję danej krwi albo wybrał być na przykład lekarstwem,
na problemy, które znajdują się w danym rodzie. Nasze życie od początku do końca to cały fraktal wyborów. To tak, jakbyśmy świadomie mogli rosnąć swoje drzewo życia i decydowali, którędy dokładnie pójdą jego gałęzie. Jeżeli wybierzemy, że ta woda popłynie w daną stronę, to oczywiście nie popłynie już w tym momencie w stronę przeciwną. To jest bardzo ważna rzecz, bo ludzie sobie teraz dopiero zdają sprawę z tego, że na przykład nie są nikomu winni swojego czasu. Nawet jeżeli ktoś usiłuje ten czas ci zabrać, wymusić, nawet jeżeli usiłuje cię przywiązać poczuciem winy, to jest to tylko i wyłącznie twoim wyborem, na co ty wymienisz godzinę swojego czasu, właściwie wszystkie godziny dnia i nocy, i absolutnie żadna osoba nie jest w stanie cię do tego zobowiązać. Jest to bardzo ważne, no oczywiście są wyjątki i mówię to z pozycji doświadczenia, bo niegdyś w wyniku obrazy policji dostałam 60 godzin prac społecznych, a zapyskowanie do kuratora dodatkowe 20. Wspaniały czas, wspaniały. W każdym razie jest to również bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Wtedy faktycznie byłam zobligowana ten czas tam spędzić. Ale poza takimi wyjątkami, kiedy żadnego rodzaju prawo ani załóżmy nic, co ma nad tobą jurysdykcję, czy nie nakazuje, to twój czas jest twój. Teraz to jest bardzo, bardzo ważne, bo ludzie są bardzo często targani poczuciem winy. Jeżeli nie czują się na zbieżnej z daną osobą, nie czują się, żeby zadzwonić, żeby pogadać, musieliby się do tego zmusić, to mimo tego część ludzi podejmuje próbę przekroczenia własnej emocjonalności i zmuszenia się, bo wydaje im się, że to takie szlachetne, że to będzie takie ok, żeby ten czas jednak sobie wyrwać albo odebrać innym i po prostu dać komuś, bo wypada, bo trzeba. W nowym czasie świata wielką zmianą będzie to, że przestaniemy to czuć. Już teraz przygotuj się do tego, bo na przykład czas, w którym dzieją się ważne rzeczy planetarnie, czas pełni, czas nowiu, to taki portal mocy, przez który możesz przerzucić słowo i ono zadziała w sposób właściwie niesamowity, spotęgowany, w sposób wyjątkowy. Co może być ważniejsze niż to, prawda? Zwróć uwagę, że jeżeli spojrzysz na siebie jak na szansę tworzenia jak najwyższej energii na Ziemi, jak na narzędzie, którym to twoja dusza dokładnie tworzy tę energię, to zauważysz pewien potencjał, który pewnie wcześniej twoim oczom był schowany. Mianowicie to ty decydujesz, czy teraz wpłyniesz do tego basenu z wodą, bo na przykład zagrasz w grę i są tysiące zalogowanych w tym momencie, a pewnie przez czas całe istnienia tej gry nawet miliony, czyli czy potrzebujesz ty zaświecić sobą, swoją energią w tym basenie, czy potrzebujesz pójść na bardzo samotny spacer w środku nocy i tylko i wyłącznie odkryć dla siebie klucze i wskazówki, a może nawet zrobić rytuał w taki sposób. To jest o bardzo, bardzo indywidualnych wyborach. My się dowiadujemy osobiście, o czym jest nasz quality time, a dokładniej o czym jest czas najwyższej jakości, który możemy spędzić z samym sobą. I wracając do pierwszego wątku w tym wideo, dokładnie ten czas zawsze, bez wyjątku, przebiega przez zakresy przyczyny danego człowieka. Czyli tutaj, gdzie znajdują się twoje naturalne kierunki, twoje naturalne powody, tu znajduje się też święta przyczyna, która dała ci drogę na ziemię i wszystko, co będzie działo się do 12 czerwca, no i następnie później, bo to nie przejdzie, prawda? To jak ciąża, która następnie kończy się
owocem życia, czyli jeżeli jakiś wpływ planetarny jest uruchomiony, to nie jest tak, że on przechodzi i już o tym nie rozmawiamy. To jest tak, że jako takie gwiezdne, no powiedzmy, sterowniki, to nam się zainstalowało i my to nadal posiadamy, nadal warto się o tym nauczyć, nadal warto wiedzieć, co to nam dało, o co nas to powiększyło, co nam to wprowadziło. To jest bardzo istotne, bo ludzie często na przykład mają wrażenie, że jak spóźnili się na rytuał nowiu albo pełni, to już nie ma sensu tego robić. Well, jednak uważam, jako osoba, która uczy magii, że jest sens dowiedzieć się, jaki czas otrzymałeś, przez jaki czas przeszedłeś, co ten czas może nowego Ci dać, albo jak może Ci pomóc rozprawić się z potencjałami przeszłości. To jest bardzo ważne. Jeżeli dostajesz jakieś narzędzie, ale po pierwsze nie wiesz, że je dostajesz, a po drugie nie wiesz, co to za narzędzie i jak go użyć, no to oczywiście nie przyłoży się ono do Twojej mocy. A każdy z dni jest jak takie dodatkowe piórko w wachlarzu duszy. I na każdym tym piórku jest data i to jest dokładnie data tego dnia i każdy z nich ma inną moc. I czy wiemy o tym, że je kolekcjonujemy, czy też słyszymy o tym po raz pierwszy, tak oto każdy z nas je zbiera. Nie każdy z nas wie, że należy na to zwracać uwagę, ale to są te piórka, które później dusza jako skrzydła świetliste dumnie nosi i na przykład może ukazywać się w snach. Ja podjęłam taki temat ostatnio na swoim Facebooku, zapewne zauważyliście, zamierzam go podjąć również u nas na grupie. Temat dotyczy mojego osobistego ukazywania się w Waszych snach i przychodzenia w wizji. Pytacie czasami, czy pamiętam, jak do Was przychodzę. Jeżeli przyszłam osobiście, jeżeli jest to wizja, albo przyszłam ja i mój bliźniaczy płomień, to oczywiście, że tak, bo po prostu jesteśmy tam swoją świadomością. Natomiast to jest bardzo szczególny rodzaj kontaktu. Ja de facto nie mam snów i nie jestem obecna w tym astralnym świecie w taki sposób, jak każdy czyniący czy widzący. Ta przestrzeń, ta czasoprzestrzeń nie wpuszcza. Nie mogę tam otworzyć swojej merkaby. To wygląda tak, jakby no trochę jak morze, dlatego że to wygląda jak laboratorium Boga. Jak coś, w czym ludzkość dopiero ćwiczy swoje scenariusze. Niekoniecznie to jest prawdziwe, zresztą nawet rzadko jest, ale to, co ludzie śnią, to, co ludzie doświadczają jako jakiegoś rodzaju wizje senne bądź symbole, jest często takim sposobem, w jaki podświadomość robi pranie, albo sposobem wewnętrznej komunikacji, bądź też to jest wówczas, gdy kod DNA próbuje się sam naprawić. Wówczas taka defragmentacja dysku następuje i na przykład człowiekowi śnią się te trzy symbole czy kolory ze świata, które dokładnie mogą to przynieść. To jest taka specjalna bardzo przestrzeń i o ile nie jestem tam obecna swoją świadomością na zasadzie świadomych snów, czy na zasadzie generalnie śnienia, o tyle jestem obecna na zasadzie zdalnej obecności, ponieważ jeśli chodzi o OBE, czyli Out of Body Experience, czyli opuszczanie ciała, wychodzenie z ciała, włóczenie się poza ciałem i wszelkie tego typu przygody, to oczywiście tego też mogłabym uczyć i nawet, szczerze mówiąc, zdarzyło mi się, macie takie warsztaty dostępne na Akademii. To było akurat w pozycji takiej pod kątem warsztatów uzdrawiających, bo Rafael prowadził. Ja tylko swoim głosem dawałam narrację, co się dzieje, żebyśmy mogli wszyscy uczestniczyć. I wtedy oto każdy człowiek przechodził przez swoje własne czakry i widział, co się dzieje w nich i mógł zdecydować, czy tę energię sprząta, czy coś woła do siebie, czy coś wyrzuca. Generalnie byliśmy w decyzji nad swoją energią, nad jakością energii, nad tym, co nas buduje. Ten rytuał w Wodzie Świata bardzo ważne rzeczy wpisał. Pokazał też, że możesz sam siebie naprawić albo sama siebie naprawić, jeżeli dosłownie wyjdziesz z siebie i potraktujesz siebie zewnętrznie. Teraz
zbliżamy się do najważniejszego tematu, który w ogóle skłonił mnie, żeby nagrać Wam to wideo. Temat Boga, oczywiście. I o ile słowo to jest bardzo, bardzo zniszczone i o ile słowo to bardzo często jest nadużywane przez ludzi, wykorzystywane w dziwny sposób, a to do jakichś politycznych przetargów, a to do jakichś ideologicznych, no bardzo, bardzo nieciekawych powodów do kłótni i zemsty. Tak, generalnie rzecz biorąc, słowo Bóg w magii ma zupełnie inny wydźwięk i znaczy coś zupełnie innego. Gdy ja używam słowa Bóg, mam na myśli absolut, kreację wszechrzeczy, całkowitość, wszystkość. Cząsteczka, która powoduje życie, to jest dla mnie właśnie cząsteczka boskości. To jest taka moc, wewnętrzna siła, która jest w stanie sama siebie manifestować w różnych formach. Dla mnie Bóg to miłość, to jest jedno i to samo. I dlatego też staję w kontrze do nauk Kościoła, który usiłował wmówić gatunkowi ludzkiemu tak zwaną bojaźń Bożą, czyli usiłował wystraszyć ludzi miłością. Jeżeli mamy ludzi bojących się miłości, to mamy bandę niewolników, którzy są powodowani strachem i niczym innym. Zobaczcie, znowu ten temat. Miłość i boskość. Dla mnie to jest to samo i teraz, gdy robisz to, w czym jesteś boski, to kochasz to robić. Nawet od tej strony zwróć uwagę. Gdy zależy Ci na tym, by faktycznie najlepsze to, co możesz Ty sobą w świecie stanowić, zostało dane Twojej ukochanej osobie, to ta miłość powoduje Twoją po prostu wspaniałość, prawda? Motywuje Cię, żeby nawet sprawdzić tak od siebie, co to oznacza, że Ty dajesz z siebie wszystko w związku. Miłość to wedle aniołów uwierzyć w serce drugiego człowieka całym swoim życiem. Jeżeli kogoś kochasz, to stajesz za tą osobą całością życia. Oczywiście chodzi o to, żeby również w tym wszystkim widzieć realia, czyli jeżeli ta osoba Cię irytuje czasami, albo jeżeli zdarza Wam się nie zgadzać, to nadal, niezależnie od wszystkiego, cała Twoja moc stoi za tą osobą, jeżeli masz do tej osoby miłość. To jest niezaprzeczalne i mówimy bezwarunkowe, czyli nie podlegające żadnym odmianom przez warunki. Czyli może być tak, że jesteś w miłości do jakiejś osoby i ten człowiek, ta osoba na przykład doprowadza Cię do szału czymś, prawda? My na przykład ma jakiś taki zwyczaj albo tradycję doprowadzania Cię do szału, albo po prostu jest to ktoś, kto się w tym specjalizuje, po prostu robi swoją rzecz, prawda? Ale nawet jeżeli Twój stosunek emocjonalny jest w danym momencie mocno wymieszany z irytacją, to nieważne, bo nawet dla Ciebie nie jest to ważne na tyle, by jakkolwiek Twoja moc dana tej osobie się zatrzęsła. Chodzi o to, że jeżeli to jest Twoja osoba, jeżeli kochasz jakiegoś człowieka, jakąś człowiekinię, kogoś, to całość Ciebie staje za tą osobą jako energia, która zawsze chroni, która jest w stanie ocalić w każdej sytuacji, jako energia, która jest potężna po prostu i która z całą pewnością może zmieniać właściwie całe kontinuum danej osoby. Jest to najmocniejsza energia, którą ten drugi człowiek może od Ciebie dostać. I teraz, jeżeli ktoś Ciebie kocha, tak samo. Taka energia jest zawsze za Tobą jako siła, wspiera każdy Twój krok. Jeżeli ludzie patrzą na Ciebie i nie wiedzą, skąd masz odwagę, to mogą spojrzeć nieco głębiej i zobaczą, że czujesz za sobą ogromne światło. I teraz uwaga. Było o osobach, będzie o rzeczach. Jeżeli jest coś, co kochasz, jakaś sztuka, którą wyjątkowo kochasz, albo
jakieś zajęcie, jakieś hobby, jakiś talent, to tak samo wyposaża Cię i taką samą moc daje Ci czas spędzony w tym. To jest czas w miłości, to jest czas, w którym potęga Twojej duszy jest pełna. To jest czas, w którym Ty czujesz, że faktycznie otrzymujesz i dajesz. Czas, w którym za każdym razem też dowiadujesz się o kolejnych nie tyle szczeblach czy levelach Twojego rozwoju, ale o kolejnych pułapach energii, o kolejnych jakościach, które się po prostu bardzo bezpośrednio otwierają. Oto bardzo ważna nauka, żeby spędzać czas w tym, co się kocha, dlatego że to daje moc, taką nawet pozapersonalną. Jeżeli masz coś, co sprawia, że to Ty wpisujesz sobą mistrzostwo w ziemię, to pamiętaj, że rośniesz na tym swoje skrzydła. Jeżeli jest coś, co tworzysz, czy to dla świata, dla planety, dla ludzi, na tym również, można powiedzieć, ekspisz, zdobywasz punkty i po prostu jest to dla Ciebie taka forma i sposób rośnięcia. To jest bardzo istotne, bo bardzo wiele osób zastanawia się nad rozwojem duchowym i właściwie to nawet nie angażuje się w to, bo nie ma pomysłu, którędy mogłaby taka osoba na przykład społecznie rozszerzyć swoją działalność, przydać się. Nie każdy chce wylądować na YouTubie albo jako ktoś, kto organizuje kolonie dla dorosłych, prawda? Nie każdy ma taki zmysł pedagogiczny i jazdę na wydziczanie i przekraczanie granic. Natomiast z całą pewnością to właśnie od nas ten czas wymaga, żebyśmy my sobie odpowiedzieli, jak to jest po naszemu, jak to jest w naszym stylu, jak to jest w Twoim stylu. Jeżeli Ty zgłośnisz siebie o każdą moc, do której masz dostęp, Twoja moc wewnętrzna zostanie Ci ujawniona, to co Ty wtedy zrobisz? Jakie będą Twoje ruchy? Pamiętajcie o tym, że zamieściłam Wam w tym tygodniu w najmocniejszym tranzycie planetarnym, który mógł nam sprzyjać, szkolenie i rytuał, który, uwaga, dotyczy tylko i wyłącznie, bardzo precyzyjnie, energii bliźniaczych płomieni. Jest tam o różnych rodzajach miłości, o tym, jak rozpoznać, czy to jest bliźniaczy płomień, czy nie, o tym, co to są miłości przeznaczone i oczywiście rytuał jest przywołaniem do miłości. Czyli wykonując go, dokonujesz go już dla siebie i dla tej drugiej osoby. Jest to, jeżeli jesteście jedną duszą w dwóch ciałach, dla Was zespolenie Waszej ścieżki. To powoduje Wasze kroki ku sobie. Spotkacie się do kolejnego księżyca i wtedy ustalicie, co dalej ze swoim życiem będziecie robić. Ale jeżeli nie jesteście w takiej ziemskiej możliwości, w sensie nie macie bliźniaczego płomienia, to pamiętajcie, że energia tego rytuału rozlewa się na najwyższą, przeznaczoną Wam miłość na Ziemi, czyli po prostu miłości przeznaczone. Zobaczycie to, to nie jest jakby w gestii decyzji, to jest w gestii jakby odkrycia faktu, zdania sobie sprawy z tego, bo w tym rytuale po prostu zobaczycie te osoby. I tym razem zrobiłam taki wyjątek, że rytuał jest dostępny tylko i wyłącznie dla mistrzów magii i dla uczniów magii, a więc żeby go zrobić, żeby mieć do tego dostęp, trzeba dołączyć na patreon.com i tam znaleźć Akademia Magii i tam kliknąć, dlatego że na Akademii Magii jest bardzo dużo wyjaśnień na temat tego, jak w ogóle z magią postępować. Jest BHP magii, jest o tym, w jaki sposób przygotować ołtarz, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę i chce postąpić magią rytualną. Są klucze i wskazówki rozbudowane też do tej energii pełniowej. Jest każdy rytuał
który wpisałam sobą w rzeczywistość publicznie od czasu założenia. Oczywiście każdy, kto dołącza, ma dostęp do całości Akademii Magii, czyli do wszystkich miesięcy, bo skoro to już jest, to czemu miałabym Wam tego zabraniać? Natomiast ja, dając Wam to szkolenie akurat w taki sposób, liczę na to, że przeczytacie rozdział książki Miłość i Moc, książki, która ma 3 tomy. Napisałam ją w 2014 roku w Detroit, ale opublikowaliśmy ją w 2015, 15 grudnia. I jest to bardzo, bardzo ważne, bo jest to słowo przeszłości. Tam znajdziecie tę książkę również, możecie ją sobie ściągnąć. Tam znajdziecie też ten rozdział, przypominam, nazywa się Sen o narodzinach duszy. I oczywiście, jak przy każdej wiedzy, jak przy każdym pływie magii, który powodujemy, jak przy wszystkim, co robimy w Akademii Magii, tutaj bardzo ciekawa rzecz następuje, mianowicie my fraktalizujemy tę wiedzę dalej. Wy zadajecie pytania, ja przewodzę ku Wam odpowiedzi. Także jeżeli macie pytania do tematu, to również po prostu wbijcie na Akademię Magii i tam zadajcie te pytania. Ja mam taką możliwość, żeby Wam na nie odpowiedzieć osobiście i tak też zrobię. I dzięki temu wpisujemy w świat dokładnie to, co ten świat chce i potrzebuje wiedzieć. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy Twoja relacja jest karmiczna, czy to jest jakieś autonomiczne uczucie, czy to jest uczucie zdecydowanie naznaczone taką jednoczesnością, czyli no można przyjrzeć się pod kątem, czy jest to po prostu bliźniaczy płomień, to po prostu spotkaj się tam już dokładnie w tej wiedzy. Jak zauważyliście, jeśli to jest wiedza wymagająca kontaktu albo wymagająca pytań, odpowiedzi, to ja tym już nie rzucam po YouTubach, dlatego że to po prostu nie jest ołtarz odpowiedni na to. Tutaj mogę opublikować coś, co potrzebuje świadków szybko i dużo, ale generalnie jeśli chodzi o takie bardziej precyzyjne pływy magii, bardziej wysublimowane albo no już gdzie uczymy się konkretnej rytualistyki, to raczej znajdziecie to już tylko tam. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten czas, następny tydzień takiej energii jeszcze powiedzmy tuż po pełni i takiej bardzo mocnej, zbudowanej tym, jako rozpęd i jako swoją moc, która rośnie. Posiejcie coś i koniecznie posiejcie to o życiu, o swoim własnym, wspaniałym zdrowiu, o tym, żeby wszystko to, co robicie, było dla Was też ekscytujące i żebyście sami odkryli swoją wspaniałość w życiu. Dajcie sobie taką szansę, żeby swoje słowa ku sobie zatwierdzić, a swoje słowa przeciwko sobie po prostu uziemić, potraktować jak nawóz dla przyszłych sukcesów. Jesteście też w takiej decyzji, rytualnie otrzymaliście już chyba wszystkie klucze i wskazówki, jak to zrobić, więc ja postanawiam to wideo udostępnić na YouTubie, bo z racji tego, że rzadko ostatnio Wam się pokazuje, po prostu pytacie o bardzo różne dziwne rzeczy w komentarzach, więc postanowiłam odpowiedzieć obecnością. Wszystko z nami jest ok. Po prostu bardzo dużo się dzieje na początku maja. Jak zapewne wiecie, prowadzę rytualistykę na wielu poziomach. Między innymi jest to związane z niektórymi oddziaływaniami w kulturze. I jeżeli kojarzycie mnie z jakimś środowiskiem, na przykład hip-hopowym albo ze środowiskiem street artowym, to oczywiście jest to uzasadnione. Jeśli chodzi o takie zbiorowe rytuały, które prowadzę z różnymi grupami ludzi, to cały czas przypominam, że grupa telepatyczna jest, istnieje, ma się dobrze i radzi sobie świetnie. Jeśli chodzi o mój street team, czyli osoby, z którymi się koordynuję, jeśli chodzi o sztuki walki, co 4 osoby są już w Stanach, reszta na razie postanowiła zostać w Polsce.
ale też trenują i mają jakieś ambicje dotyczące ekspansji w różnych krajach, w różnych miejscach. No ale to jest taki ninja lifestyle. Zdaję sobie sprawę z tego, że o tych ludziach zapewne niedużo słyszeliście, ale jeśli obserwujecie moje aktywności w social mediach, to być może przykuło Waszą uwagę, że no, typowi fighterzy, street fighterzy i artyści też w jakiś taki niewyjaśniony sposób ten content lubią. Kochani, jest jeszcze rytuał, w którym błogosławimy numery i liczby każdego dnia dla całego świata. I na początku oczywiście błogosławiąc siebie, więc działają dla nas dokładnie tak, jak potrzebujemy. I no, jeżeli jesteście świadkami mojej, naszej praktyki, to wiecie, że raz puszczony w ruch rytuał istnieje już zawsze. Swego czasu opublikowaliśmy dla Was jeszcze w starym składzie Akademii Ducha taki rytuał, a właściwie połowę, który się nazywa Magic Moments, czyli magiczne momenty. Powstał on, jego początki powstały dokładnie podczas pełni w Skorpionie w maju, bodajże 2017 roku. To bardzo potężny rytuał, który otwiera w Was patrzenie na magię i głębsze rozumienie tego, jak można użyć słów oraz oczywiście, jak komunikować się z aniołami. Ten etap mnie, ten etap świata, ten etap rytuału. Jeżeli chcecie, oczywiście linki zamieszczę pod wideo, połączcie się i we własnym stylu po prostu dołączcie do tego. Natomiast ja Wam życzę, żebyście odkryli swoją magię, bo te wszystkie warunki, które Was pytają, czy jesteście potężni, czy może Wam się wydaje, czy chcecie żyć swoim przeznaczeniem, a czy może lepiej założyć dresy, usiąść na kanapie i po prostu totalnie to olać, to wszystko będzie teraz zwiększone, zmultiplikowane, ale tylko po to, żebyście w tej całej eskalacji krzyknęli najgłośniej, jak potraficie i żebyście odnaleźli swój głos, swój dźwięk, no i przede wszystkim informacje, o czym tutaj jesteście. Życzę Wam takiego wspaniałego zespolenia z przyczyną. Uwaga, może być konieczność, żebyście się więcej uziemiali, żeby ta energia z nieba przez Was przeleciała do ziemi. Pamiętajcie o tym. Jeżeli nie jest to burza z piorunami i Thor i Zeus chwilowo nie walczą na miecze, to możecie wyjść na zewnątrz, kiedy pada deszcz, poczuć, jak taki prysznic dla duszy zdejmuje z Was dawną energię i za każdym razem, jak pojawiacie się gdziekolwiek publicznie, wiedzcie, że wnosicie magię i nie tylko magię, wnosicie pewną uczącą świadomość dokładnie w te sytuacje. Wasza obecność jest jak specjalny klejnot dla tej sytuacji. Jest jak Wasza własna energia, którą dajecie, by ta sytuacja się odmieniła o tę obecność. Nie jesteście już przypadkowymi przechodniami. Jesteście po prostu zmianą, która się dzieje, gdy tylko wchodzicie do jakiegoś pomieszczenia. Pamiętajcie o tym, bo to, co gromadziliście poprzez rytuały, to, co w Was rosło z każdym wyrażeniem swojej woli, to, co w Was się umacnia w momencie, kiedy tworzycie, to wszystko dojdzie teraz do głosu i nareszcie większości z Was objawi się, dlaczego to było, jest i będzie takie ważne. Tymczasem mnie wzywają ogródkowe misje i z całą pewnością puszczę wodę o tym i dam również nasiona w ziemię, ażeby ta wiedza w Was rosła i owocowała. Mam nadzieję, że odnajdziecie też przyjemność w obcowaniu bardzo bezpośrednim z każdym z żywiołów ziemskich. No, wiadomo, że składamy się ze światła, które poprowadziło cztery żywioły do pełni. Więc miejcie swoją przyjaźń z ziemią, miejcie swoją przyjaźń z wodą, miejcie przyjaźń z powietrzem, no i oczywiście z ogniem, czyli Wasze ruchy, prędkości,
a nawet Wasze pasje i intensywności niech także się Wam objawią i Wy się do tego wszystkiego uśmiechnijcie, ucieszcie się. To wszystko jest Waszą kompozycją, dokładnie, kompozycją z Waszym imieniem i nazwiskiem, więc po prostu przyjmijcie wszystkie błogosławieństwa, które ten czas dla Was posiada, a jeżeli macie problemy jakiekolwiek z uczuleniami, to poczytajcie sobie, dlaczego warto ugotować gałązki forsycji i wypić z nich herbatę. Takie zadanie domowe. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Pozdrawiam i mam nadzieję, że zachęciłam Was też do takiego coraz bardziej odważnego, autorskiego wchodzenia w magię. Pamiętajcie, my nie tylko uprawiamy sztukę magii. My jesteśmy artystami magii. I bardzo wielu rzeczy nie było, zanim ich nie wpisaliśmy w życie i nie dokonaliśmy. Więc postępując tym, odkryj swoje kierunki, daj sobie prawo, żeby zadziałać i dowiedz się od siebie, jak kwitnie to nasiono Boga, dokładnie zasiane w ziemię, które ma Twoje imię i nazwisko i które mnie teraz słyszy. Powodzenia!